Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie świętego Michała Archanioła na czasy ostateczne wraz z komentarzem Luz de Maryi po orędziu. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako członki mistycznego ciała Chrystusa, jesteście wezwani do tego, aby utrzymywać wiarę i być ludźmi modlitwy, nie tylko werbalnej, ale modlitwy świadectwa. Bądźcie ludźmi wiary, miłości, a jednocześnie wiedzącymi, że człowiek wyniosły, arogancki, pyszny, taki, który nie ma zrozumienia, czym jest bycie dzieckiem naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jest łatwym łupem dla demona. Jest ciągle tak kierowany przez złego, aby był kamieniem upadku dla swoich braci. Pierwszy list do Koryntian 8:9. Nasz Pan Jezus Chrystus odczuwa wielki ból z powodu tych głupich i upartych dzieci, które żyją połowicznie, sprowadzając zło na siebie samych. Ludzka głupota, owoc złego użycia wolnej woli, doprowadza ludzkość do zanurzenia się w cierpieniu, przyciąganego przez samych siebie oraz tego, któremu jest trudno wyjść na zewnątrz, aż uzna, że Bóg jest Panem. Apokalipsa 17, 14. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy człowiek zatraca się w ludzkich przyjemnościach, upada duchowo i sam siebie karze, zagłębiając się w mrok, który to, co światowe, każe im widzieć jako światło, aby utrzymać go w grzechu. Ludu naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, to nie jest czas na połowiczne życie duchowe. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, wzywam was do stawiania pewnych kroków. To nie jest czas na przeżywanie życia bez sensu, lecz jest konieczne, żebyście byli autentyczni w swoim życiu wewnętrznym. Błogosławieństwa stoją przed wami, ludu Boży, lecz zarazem przyciągacie zło nieokiełznanym postępowaniem. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, jako ludzkość cierpicie z powodu stałej reakcji wulkanów, które przyspieszają swoje wielkie erupcje i nie pozwalają wam dalej żyć normalnie w tym czasie. Całe społeczności zostaną przeniesione w bezpieczne miejsca, aby uniknąć tego, by gazy z erupcji wulkanicznych spowodowały nieodwracalne szkody. Ziemia dalej wszędzie się trzęsie bez ustanku. Módlcie się, dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Módlcie się za Meksyk. Cierpi z powodu sił przyrody i z powodu zdrady. Módlcie się za Brazylię. Ludzie się burzą, wołując przewroty i cierpienie niewinnych. Woda oczyszcza ten naród. Módlcie się za Japonię. Cierpi mocno z powodu sił przyrody i ręki człowieka. Módlcie się za Indonezję. Mocno cierpi z powodu sił przyrody. Módlcie się za Argentynę. Ten naród jest poddawany próbie. Intruzi rozpowszechniają niezadowolenie i wywołują chaos, przeciwstawiając jednych drugim. Módlcie się za ten naród. Módlcie się za Amerykę Środkową. Cierpi z powodu sił przyrody. Musicie modlić się sercem. Módlcie się za Stany Zjednoczone. Módlcie się, aby ich przywódcy byli ostrożni w swoim postępowaniu. Módlcie się, gdyż siły przyrody dalej silnie działają na ten naród. Módlcie się z ufnością i prawdą.
Módlcie się za waszych braci, którzy są letni w wierze i nie są świadectwem miłości, miłosierdzia i braterstwa. Przyjmujcie ciało i krew naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa. Odmawiajcie różaniec święty jako okazanie miłości naszej Królowej Matce. Bądźcie wierni Bogu i miłujcie jedność. Bądźcie wierni, każdy w swoim stanie życia, gdyż z wierności rodzi się błogosławieństwo i stałość w wierze. Oczekujcie ze świętą cierpliwością anioła pokoju, który odrodzi nadzieję, której niektórzy z was nie utracili, ale w której osłabli z powodu tych wszystkich rzeczy, z jakimi się mierzyliście. Dzieci naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, bądźcie miłością dla swych bliźnich. Efezjan 4:36. Miłość jest więzią, jaka was jednoczy. Ludzie o sercu zatwardziałym działają przeciw miłości, by wywoływać podział, który obecnie szerzy demon przeciwko mistycznemu ciału Chrystusa. Musicie się modlić. Musicie spełniać modlitwę. Musicie wprowadzać w czyn bycie dziećmi naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, postępując według Jego sposobu. Jako dzieci tak boskiego Odkupiciela idźcie dalej bez obaw, z ufnością i wiarą w to, że spełniając Bożą wolę, otrzymacie swoją zapłatę. Ochraniam was z Bożego rozkazu. Błogosławię was moim mieczem. Wiara, wiara, wiara. Święty Michał Archanioł. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Witaj, Najczystsza Maryjo, bez grzechu poczęta. Komentarz Luzda Maryi. Bracia, w jedności, do której prowadzi nas wiara w Najświętszą Trójcę i naszą Najświętszą Matkę, ceńmy sobie jak skarb każde wyzwanie, które toruje nam drogę, by przechodzenie jej nie było cięższe, lecz żebyśmy odczuwali towarzyszenie świętego Michała Archanioła i jego zastępów oraz naszego umiłowanego anioła stróża, towarzysza drogi. Z wielką pewnością zrozumiemy bardzo jasno, że światło Boże trwa przed każdym z nas, a żebyśmy byli błogosławieni przez Chrystusa i naszą Najświętszą Matkę. Święty Michał Archanioł z siłą wiary i miłości wobec domu ojcowskiego ogłasza nam, że duchowe przygotowanie każdego z nas zaczyna się od przyjrzenia się sobie samemu wewnętrznie. Do tego prosimy usilnie Ducha Świętego o pokorę, by zobaczyć siebie takimi, jakimi jesteśmy. Później będziemy widzieć jaśniej drogę, jaką mamy podążać w tym poszukiwaniu Chrystusa i naszej Najświętszej Matki. To nie na wysokościach człowiek jest z Chrystusem, lecz w pokorze serca skruszonego i upokorzonego. To nie pycha jest najlepszą doradczynią, lecz pokora, która doprowadza człowieka do padnięcia na twarz przed Bogiem i ogłoszenia, że Bóg jest wszechmocny i że bez Boga jesteśmy niczym. Amen.